Spotkaniem, które połączyło dzieci i dorosłych, były warsztaty przeprowadzone przez panią Tinę Oziewicz wokół książek. Co lubią uczucia i co robią uczucia? Z ilustracjami Aleksandry Zając. Głównym tematem tych spotkań jest ta pierwsza książka, Co robią uczucia. I ona po prostu jest taką książką z jednej strony bardzo elementarną, taką, która jest bardzo prosta, a z drugiej strony ona daje nam takie jakby świetne wyjście właśnie do rozmów, czy do w ogóle punkt wyjścia, tak, do poruszania tematu uczuć. Ostatni dzień 8 edycji Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego rozpoczęliśmy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Zdanowicz wokół książki Zawsze mówi, że wróci, które poprowadziła pani Agnieszka Szymaszek. Z Zakopanem wiążą mnie moje bohaterki, moje książki Zawsze mówi, że wróci. To jest opowieść o wdowach, partnerkach, żonach himalaistów. Są to kobiety, które pokazały, jak ważna jest tolerancja w związku, w miłości, jak pasja jednej strony, w tym przypadku himalaistów, bardzo mocno wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. No i są również opowieści tragiczne, czyli śmierć partnera, przejście przez żałobę, czyli coś, o czym de facto nie mówimy i chowamy bardzo dużo i wiele emocji w sobie, a powinniśmy mówić, bo to powoduje, że pokazujemy dwie strony tej pasji, którą na zewnątrz wszyscy podziwiamy, ale wewnątrz, czyli w tym środowisku najbliższym, to życie z himalaistą jest bardzo wymagające i ma wiele odcieni. Kolejne spotkanie odbyło się z panem Jakubem Beczkiem wokół książki Teraz oto jestem, Edward Stachura we wspomnieniach, które poprowadziła pani Małgorzata Majewska. Zakopane w ogóle to jest miejsce takie związane z, jak wiadomo, z kulturą, literaturą, sztuką, więc ten Stachura, który w Zakopanem nie był, co ciekawe, w zasadzie on tutaj cały czas jest, dlatego że są góry, a tam, gdzie są góry, to jest też Stachura, ponieważ Stachura miał swoje wewnętrzne góry, które musiał pokonywać takie egzystencjalne. Natomiast do Zakopanego się wraca po prostu nie tylko dla Stachury, tak tutaj to jest oczywiście Szymanowski, Kasprowicz, Witkacy, no całe mnóstwo pisarzy, artystów, którzy z miejscowością się wiążą. Tym bardziej bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na festiwal, podczas którego mogę akurat o tym poecie, o Edwardzie Stachurze opowiadać. Ostatnie spotkanie autorskie należało do pana Roberta Małeckiego i potoczyło się wokół książki Urwisko. Poprowadził je Łukasz Wojtusik. Wydarzeniem wieńczącym 8. Zakopiański Festiwal Literacki była oficjalna gala wręczenia Nagrody Literackiej Zakopanego. Jestem bardzo szczęśliwa i wzruszona, ponieważ tą nagrodę, no, po pierwsze, że dostałam tą nagrodę, to jest bardzo miłe zawsze dla pisarza. Natomiast to miejsce jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ mogę powiedzieć, że w tym miejscu prawie że zaczęła się moja przygoda z rodziną Witkiewiczów. Jako licealistka chodziłam po ulicach Zakopanego i zrywałam plakaty ze spektakli tego teatru, żeby sobie je powiesić w domu, więc tym bardziej odebranie tej nagrody tutaj no, ma taki wymiar dla mnie symboliczny bardzo. Książka dotyczy ojca Witkacego, Stanisława Witkiewicza, który za życia był bardziej sławny niż jego syn, a później się to zmieniło, jak wiemy. I chciałam nią przywrócić pamięć o tym niezwykłym artyście i człowieku. Chciałam go pokazać nie z punktu pomnika, ale z prawdziwego człowieka, jak to się mówi, z krwi i kości, kogoś, kto żył, kto tworzył, kto miał rozterki, kto cierpiał, kto był szczęśliwy. I mam nadzieję, że ta postać i jego twórczość przybliżona przeze mnie sprawi, że kiedy usłyszymy Stanisław Witkiewicz, nie będziemy automatycznie myśleć o Witkacym, ale właśnie jego ojcu. Wieczór uświetnił koncert piosenek Edwarda Stachury w wykonaniu Andrzeja Biniasa. Niech żyje ziemia, niech żyje niebo, i ty, co rodzisz się, żyj. Niech żyje ziemia, i ty pomiędzy tym żyj. Proszę Państwa, jestem zafascynowana tą 8. edycją Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego.
Przepiękna organizacja, wspaniała, taka spójna, a przede wszystkim niebywale wartościowi goście, którymi mogliśmy się przez ten kilka dni spotykać. To bardzo ważne, że Zakopane gości takie nieprzeciętne osoby. Nadal się mówi o Zakopanem jako centrum kultury. Jeżeli chodzi o lokalizację, jestem pełna uznania dla tego obiektu, dworca PKP, tam gdzie mamy dworzec nasz po przepięknej przebudowie, gdzie możemy gościć siebie w tych obiektach kulturalnych przeznaczonych do odbioru nas. To bardzo ważne, że możemy tam przebywać. Chylę czoła dla organizatorów, chylę czoła dla tych osób, które zechciały uczestniczyć w tym festiwalu. Festiwal ma za zadanie promować nie tylko literaturę, ale festiwal ma również za zadanie promować miejsce, czyli obiekt, i miejsce, jakim jest Zakopane. Także ukłony dla wszystkich, którzy mieli okazję uczestniczyć. Wszystkiego dobrego dla Państwa.